Kurwa, mi się amunicja zaraz tutaj kończy, my musimy to ulepszyć. Może być zaraz problem. Aha, idzie ten. No. Fire zombie. Napalm. Dawaj mi to, kurwa. Jesteśmy na środku mostu, na którym będziemy mieli wpierdol. No, no nie! Jeszcze fire sale dostaliśmy! Przecież mnie popierdoli! Fire sale daje nam za 10 zł te, kurwa, 10 zł punktów losowanie. Ja umrę. Proszę się, nie zabijaj mnie! Kurwa! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MRM, a to jest kolejny odcinek Trybu Zombie do gry Call of Duty Black Ops. Jak zwykle jeden, kochani, robimy trzecie DLC, czyli mapa Shangri-La. Jedna z cięższych map, ale jednocześnie jedna z bardziej oryginalnych pod wieloma względami. Zacznijmy po prostu tę mapę i opowiem wam, co tu dokładnie się dzieje. Przede wszystkim zmieniamy mocno scenerię. Byliśmy w zaśnieżonej Syberii, w zmarzniętej mrozem strasznej, dokładnie tak samo jakby ktoś tam puścił moje highlightsy. A teraz idziemy do raju. Teraz lecimy gdzieś w Himalaje i to bynajmniej nie w jakieś tam miejsca, w których temperatury podobne wartości osiągają. O, wcielamy się w Richtofena, bardzo mi się to podoba. Dobra, kupujemy reanimację i teraz tak, jesteśmy w Shangri-La przy jakichś świątyniach i tak dalej. Ile nowych rzeczy tu zostało wprowadzonych? Odpowiadam, od chuja. Od chuja. Mianowicie, pierwsze co, to nowe rodzaje zombie. Na przykład te małpki tutaj. One na razie sobie siedzą, na razie możemy robić z nimi co chcemy, ale jak pojawi się na mapie jakiś power-ups, to te małpy nam go kradną. Tym razem nie kradną nam perków, tym razem kradną nam power-upsy. I tak jak na poprzedniej mapie zdobywanie punktów było naprawdę problematyczne, bo było mało możliwości jakichś takich dodatkowych punktów, tak tutaj jest o tyle dobrze, że jeżeli zdobędziemy piersi tego power-upsa, małpy przelecą i tak jakby go ukraść, ale zobaczę, że go nie ma, więc nam przypierdolą. I zanim one nam przypierdolą, jak zdążymy my zadać im obrażenia, to dostajemy 500 punktów. W związku z czym, jeżeli akurat podniesiemy double points, jeżeli to one będą tym power-upsem, to za taką mapę dostajemy 1000 punktów. Inny rodzaj zombiaków to są zombie... Kurwa, nie pamiętam, jak one się nazywały. W każdym razie sprintujące zombie, które krzyczą i oślepiają nas przy okazji. Jak zabijemy strzałem w głowę takiego zombiaka przy innych, to wszystkim pękają nagle głowy. Jest też napalm zombie. Napalm zombie jest wolny, kroczy. Napalm zombie działa trochę jak creeper w Minecrafcie, w sensie podejdziesz do niego, to nagle wybucha. Jest wolny, sobie tak kroczy dostojnie, ale też właśnie jak się go zabije, powstaje napalm, powstaje jakby ogień w tym miejscu, przez jakiś tam czas się utrzymuje i on zabija zombie. Oczywiście nas też, ale przede wszystkim zabija zombie, co jest dla nas ważne. Więc to naprawdę może być bardzo pomocny przeciwnik. Mamy nowo cudowną broń i oryginalnej nazwy tej cudownej broni wam nie powiem, bo to jest jakieś JGB tam 3200, 40, 500, no ileś tam liczb jeszcze. Więc ciężko było mi to spamiętać. Natomiast, co ja wam mogę powiedzieć, ta broń inaczej się nazywa też Shrink Ray i robi dokładnie to, co ma w nazwie, czyli shrinkuje zombie, innymi słowy pomniejsza te zombie do takiego stopnia, że możemy je rozdeptać. Może ta broń nie jest najlepszą cudowną bronią, ale jest dosyć efektowna. Nawet jeżeli nie możemy zbytnio liczyć tutaj na dobrą, nie wiem, jakość, nazwijmy to? Oczywiście, że kurwa double points. Jeden zombek jeszcze mi został jakiś. Dobra, z racji, że jesteśmy na spawn pointie, to żadne małpy nie przyjdą nam power-upsa zabrać. Dobra, dobrze byłoby tu zabudować, to byśmy zdobyli już jakieś punkty, bo na razie jesteśmy w cipce. Aha, no super, akurat wygląda się kończy, więc chuje zarobimy. Ogólnie mapa ma dużo takich dodatków, typu jakieś gejzery, które strzelają graczem w górę. Jakieś tam inne kolejki linowe, nie wiadomo co. No generalnie jest na tej mapie dużo takich
dodatków, jakieś pułapki na przykład, jak tu przejdziemy, dzieje się coś takiego. To nas rani, ale nas absolutnie nie zabije. To zadaje nam praktycznie zerowe obrażenia. Tu jest Speedcola. Speedcola i Juggernaut ze sobą są zamienne na tej mapie. Bo jakbyśmy otworzyli drugie przejście, to byś tam, to by tam stoi drugi perk. No i w tym przypadku będzie to Juggernaut. Więc na Juggernauta trochę musimy poczekać. Dobra, bierzemy MP5 i utrzymujemy się tutaj. Teraz wszedłem jakby do tego tunelu, ale jeżeli na początku rundy nie wejdziemy do tego tunelu, to z niego nie wychodzą zombie. Co jest bardzo pomocne, bo wtedy plecy mamy czyste. No teraz będzie trzeba się bardziej skupić, ale z drugiej strony też to jest trzecia runda dopiero, więc na spokojnie to wszystko ogarniemy. Ulepszanie broni też na tej mapie jest dosyć specyficzne i na jak się gra w koopie, to raczej jest nikła szansa, szczególnie jak gramy z randomami, to jest nikła szansa, że ulepszymy broń, to od razu mogę wam powiedzieć. Dobra, ja bym chciał się chciał podrapać, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, to podrapię się. Zajebiście. Nie sądziłem, że będę się cieszył z takich rzeczy. Na dole jest generalnie, z tego co widzę, random box, jest random box. Więc możemy sobie zejść od razu i zobaczyć, co nam tam wypadnie. Przydałaby się jakaś dobra broń typu ratatatatata. Bo amunicja będzie tutaj. O kurwa. I co mam z tym zrobić? Mogę sobie w głowę tym strzelić. O Boże, dobra. Nazbierajmy trochę punktów. Bo teraz tak, jedne drzwi... O kurwa, dobra, idziemy z tego tunelu, żeby się nie zaczęła runda tutaj. Jedne drzwi tutaj kosztują 1000, kolejne chyba 1250, czyli 2250 trzeba zarobić, żeby dojść do pomieszczenia, w którym będzie prąd. Do tego dodajmy 750, czyli mamy 3000, bo trzeba otworzyć drugie drzwi na spawnie. No i 2,5 za Juggernauta, czyli 5500 punktów, najlepiej jakbyśmy zebrali. Jakimś cudem. To byśmy wtedy mieli Juggernauta i byśmy nie mieli problemów. Oho, zaraz przyjdą małpy, tylko przeładujmy. Już tam leci małpa. No ale z racji, że my to podnieśliśmy, możemy ją teraz zabić i dostajemy 500 punktów. I dlatego mówię, jakbyśmy mieli double pointsy, to byśmy dostali za taką małpę 1000 punktów. Bo wszystko byłoby podwójnie liczone. Więc naprawdę łatwo tutaj zdobyć dużą ilość punktów na tej mapie. Podobnie będzie z następną mapą, ale to już przejdziemy, jak będziemy na następnej. Kurwa, ten jak mi tu zaszedł. No, także kochani, to jest prawdopodobnie najpiękniejsza mapa, jaka powstała do zombie. Bo jest taka spokojna, sielankowa. Jakby naprawdę brakowało takich miejsc no dotychczas właśnie w tym trybie. Bardzo mi się to podoba. I ta mapa też przecież została zremasterowana. Dobra, w sumie to ja mogę włączyć już prąd. Bo to nie będzie żaden problem, a już będziemy mogli... Kurwa, nawet jeżeli by było jeszcze tam strójka zombiaków, to byśmy mogli otworzyć jeszcze jedne takie fajne drzwi. I teraz jak włączymy prąd, to dzieją się ciekawe rzeczy, mianowicie są cztery takie kamyczki na mapie. Gdzieś w tym momencie on wychodzi ze ściany i troszeczkę się podnosi. Obok gdzieś tutaj się ruszają totemy, nie widzę go teraz. A, tutaj jest. Ruszają głową totemy. Jeżeli taki przycisk jest wybrzuszony i staniemy na niego, totem się zatrzyma i my możemy ulepszyć broń. Zapytacie się, gdzie my możemy ulepszyć broń? Mateusz Hefalumpie. Ja już wam odpowiadam, możemy to zrobić na spawnie, bo na spawnie jest Pack-a-Punch. Zresztą zaraz wam pokażę. Kurwa, dobra, już się bałem, że... O, to jest ostatni, tak. Dobra, to idziemy w takim razie na spawna. Tutaj mamy Geyser właśnie, jeden z takich, które nas mogą wystrzelić. Jesteśmy teraz na spawnie. Tutaj też nie ma tego kamienia. A tutaj jest Pack-a-Punch właśnie. Więc teraz tak, tu są dwie lokacje właśnie tych kamieni. Jedna jest jeszcze tam, gdzie my się próbujemy utrzymywać. No i jedna jest w miejscu, w którym bym nie chciał otwierać, bo to nam troszeczkę, że tak powiem, przeszkodzi. Cudownie. Mamy mało amunicji, ale mamy niby te CZ-ki.
to nam może pomóc. CZ-ki są. Dobra. No to co, 2,5 zbieramy i o, tutaj jest właśnie ten kamień wybrzuszony, więc jak to wciśniemy, to możemy iść ulepszać broń. No ale na razie absolutnie nie mamy broni, które chcielibyśmy ulepszać. Myślę, że nasze bronie są absolutnym przeciwieństwem tego, co byśmy chcieli ulepszyć. Dobra, będziemy się tu utrzymywali tak długo, jak długo możemy, no chyba, że zdobędziemy... no albo ten Shrink Ray, albo ja też tutaj mogę przygarnąć ewentualnie Raygana. Nie będę miał nic przeciwko, chociaż chciałbym Shrink Raya, no bo to jest broń dedykowana na tą mapę. Więc fajnie byłoby ją mieć. Potrzebujemy po prostu dobrej broni specjalnej, właśnie tej cudownej broni, która zabija tak jednym, dwoma strzałami. Tylko wiadomo, jakbyśmy chcieli nagle mieć Raygana, to byśmy potrzebowali kupić sobie PhD, żeby nas po prostu wybuchy nie zabiły. O Jezu, czemu jak zacząłem ładować? Nieważne, coś mi się popierdoliło. Oho, wzięliśmy coś, zaraz będzie małpa leciała, bardzo dobrze. O, nawet dwa cosie! Czyli co, dwie małpy się szykują? Jedna już leci, na pewno. Nie, jedna małpa chyba tylko. Mam wrażenie, że za szybko wzięliśmy Carpentera. Bo na dobrą sprawę on się nawet nie zdążył pojawić, a my już go wzięliśmy. No dobra, dawajcie mi kurwa jakieś zombie na noża, bo naprawdę to... Ja chcę mieć chociaż tego Jaggernoga do końca tej mapy, no ludzie, tej rundy, no bo... No ludzie, ja się spodziewałem, że to jest akurat bardzo podstawowa. Bardzo podstawowe pragnienie moje. No co, cztery heady by się przydały strzelić. Już trzy. Ale ja nie wiem, co się z tymi zombiakami dzieje. Patrzcie, jak jest pusto w ogóle. Wręcz niemoralnie pusto. Dobra, tutaj pobuduję troszeczkę. Dobrze, dobrze, tak. Chodź tutaj, koleżko, chodź. Zdychaj. Kurwa. Tu coś idzie, tu nic nie idzie, dobrze. Tu lezą! A, bo one w błoto wchodzą, a jak w błoto wejdą, to są wolne jak chuj. Albo jeszcze wolniejsze. Dobra. O kurwa, wyszedł mi tu z boku. Ziomeczku. No tak, chciałem kurwa zombiaki, to dostaję ich w ilości nadprogramowej. O nie. A właśnie, jak małpy nam zabiorą tego power-upsa, staram się zaraz też pokazać, to one się zaczną zmieniać po drodze. O, widzicie, zabiłem i mamy teraz Carpentera. I jak zabiłem, to teraz mogę zabić małpę. I zabiłem małpę i kurwa goście. My mamy teraz na Jaggernoga. Mamy teraz na losowanie. Jesteśmy ustawieni, kurwa. Przynajmniej na jedno losowanie mamy, widzę. No to trochę poszalejemy, sos. No dobra, 1700. Ten jest wolny, ale to chyba dlatego, że po prostu go jeszcze nie wkurwiliśmy. Zaraz zacznie biec z nami, co? No istnieje na to duża szansa. Dobra, 1800. To oznacza, że będzie nam brakowało 100 punktów do drugiego zalosowania. Dobra. Może nie będzie trzeba drugi raz losować, jak będzie dobra broń. Źle nie jest. Jest bardzo dobrze. Tylko, że też niestety do pewnego momentu to będzie tak dobrze. Dobra, drugie losowanie. Proszę, 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 proszę. Galil, jakiś, proszę, 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 proszę. Ja pierdolę, chuj wam w dupę. Dobra, lecimy stąd. Lecimy stąd, chociaż ja nie wiem, czy oni teraz z tunelu nie będą wychodziły. Chyba będą. No trudno, no z pytonem jakoś sobie poradzimy jeszcze. No cóż. To są umiejętności godne OnlyFansa. Oho, jest i Fire Zombie, tak jest. Jak Fire Zombie się pojawia, to najlepiej jest mieć PhD. Bo on właśnie jak umiera, to
w wybuchowy sposób, że tak powiem. Więc żeby nas jakoś nie zranił mocno, a on potrafi zranić mocno, to lepiej mieć PhD. Chociaż ja go mogę chyba też tak właśnie pokonać. On teraz tam płonie i z mostu nam zombie nie przyjdą. Tylko że my za to też punktów nie dostajemy, widzicie. Ale też kurwa nie... Głupio mieć wszystko. No dobra, zaraz lecimy znowu losować. No teraz już nam zostaje tylko losować, żeby jakąś fajną, w miarę sympatyczną broń zdobyć. Polepszać i kurwa i lecimy. Pyton jest bardzo dobry, szczególnie tam do pewnego momentu. Na jakiejś takiej 10 rundy chyba. Tylko że no właśnie, on nie jest wieczny dla nas. Aczkolwiek ulepszony pyton to jest takie gówno. Bo ulepszony pyton prawie w ogóle nie zwiększa obrażeń. Tam delikatnie jest, co najwyżej muska. Kurwa, ja double heal'a zrobiłem niechcący. No ja mocno przepraszam was. Będzie mi brakowało ile? Kurwa, 30 punktów. Dobra, dawaj. Dobrze, mam. No kurwa, panie i panowie. Kwiat stanął na głowie, mamy auga. Tu leci ziomek. O Jezu, Dragunov. No auga możemy ulepszyć, ale to ja bym chciał ulepszyć dwie bronie tak naraz najlepiej, jakby się dało. Jak będzie taka okazja i możliwość. Dobra, lecimy stąd. Lecimy stąd, żeby tu rundy nie zacząć. Runda siódma. No na razie gameplay może... Znaczy generalnie na tej mapie gameplay do pewnego momentu jest dosyć nudny. Od pewnego momentu, no się okazuje, że to miejsce, w którym my walczymy, jest bardzo ciasne, więc żeby tutaj jakoś przetrwać w miarę miło i wygodnie, to będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Jest jedno miejsce, jeden taki właśnie clutch spot, że tak to nazwę. Ty! To by się coś tam nie popierdoliło? Czy będą małpy leciały? Pewnie będą leciały zaraz. Nie, nie będą leciały. Za szybko ja to biorę. Oho! Leci ten drący mordę skurwysyn. Dobra, zdążyliśmy go w miarę szybko zabić. Plus też nie było innych zębeków, które mogłyby nam w tym trochę przeszkodzić. No i dobra. Zbierajmy jak największą ilość amunicji. No i kurwa, ja tak bardzo bym chciał tego Shrink Ray'a. Mam wrażenie, że... No dobra, Shrink Ray może nie jest taką bronią, która się najmniej losuje, bo mam wrażenie, że o wiele mniej się losuje padlinożerca na poprzedniej mapie. Tam to trzeba mieć naprawdę ogromnego farta, żeby tę broń zdobyć. Na poprzednim kanale, jak nagrywałem właśnie taką serię z zombie, tam coś właśnie z taktyką i w ogóle, i mi się nie mogło to wylosować, to cheaty odpaliłem po prostu i wszystkie bronie, żeby mi wyszły i w końcu tam pokazałem, jak to działa. Kurwa, było blisko Galila. Było blisko... O kurwa, was tu jest więcej niż ja się spodziewać mogłem. Ja tu przecież jestem wolny. Wykurwiać. No. Tak się nie robi. Ile was tu jest? Jeden został? Ja się jednego bałem? Dwóch. Jeszcze któryś? Chyba ty jesteś ostatni, a co? Dobra, no da... Dajcie mi jakiś... Kurwa, dobrą broń, taką, no na przykład, która jest tylko na tej mapie, proszę bardzo. To nie jest tylko na tej mapie, ale to jest dobra broń. Dobra, ostatni los i zbieramy na ulepszenie auga, ewentualnie. No jeszcze kurwa misiek, no ja pierdolę. Dobra, zbieramy na ulepszenie auga i pod koniec rundy ósmej lecimy ulepszać. To nie ma rund specjalnych, więc tutaj to będzie leciało nam troszeczkę wolniej, te rundy. Ale dzięki temu więcej punktów zdobędziemy. Nie, no autentycznie, jakby mi się Shrink Ray wylosował,
To by mi tyle problemów poszło, bo bym mógł sobie perki kupić, bym mógł właśnie poulepszać wszystko, co potrzebuję. A tak, to chuj, jeden wielki bąbelki z tego wszystkiego wyjdzie. Kurwa, mi się amunicja zaraz tutaj kończy, my musimy to ulepszyć. Może być zaraz problem. Aha, idzie ten. No. Fire zombie. Napalm. Dawaj mi to, kurwa! Jesteśmy na środku mostu, na którym będziemy mieli wpierdol. No... No nie! Jeszcze fire sale dostaliśmy! Przecież mnie popierdoli! Fire sale daje nam za 10 złotych te, kurwa, 10 złotych punktów losowanie. Ja umrę. Proszę się, nie zabijaj mnie! Kurwa! Chodziło mi oczywiście o... Jejku, zabił mnie. Ja pierdolę. Dobra, to bierzemy. Tu spierdalamy. Dawaj. I spierdalaj. Kurwy, ale wy mnie chcecie zabić. Dobra, rzucamy to tutaj. Teraz co my robimy? Idziemy tutaj. Na górę do gejzerem. Tutaj. Tutaj. Tutaj quick revive. Tutaj nie stać nas na Juggernoga. Jesteśmy w pipce. Kurwa, dalej nas nie stać na Juggernoga, no chyba was pojebało. Stać nas na Juggernoga, zapierdalamy. Mogę jeszcze jedną małpę rzucić. To jest bardzo ważna umiejętność. Ej, ale nie muszę. Ej, jest dobrze. Jest serio dobrze. Tylko problem jest taki, że chuja teraz sobie ulepszymy. Czy było warto? No absolutnie, kurwa, nie. Yeah, pierdolę. Zabawa trwa. No dobra, miejmy nadzieję, że chociaż może do 1000 jakoś dojdziemy, jakimś dziwnym cudem fajnym. No, możemy dojść. Możemy dojść, dajcie mi małpę, dobrze. Ech, kurwa, ale my jesteśmy w cipce teraz. To jest 9. runda, to już nie jest... To już jest runda, na której ja chciałem coś osiągnąć w życiu, a na razie to mamy gówno. Bardzo duże gówno. W zasadzie z rzeczy, które my mamy... Double pointsy, proszę, żeby małpa wyszła. Nie idzie żadna. Kurwa, za szybko to wzięliśmy. Ja pierdolę, jakby małpa wyszła, to byśmy mieli 1000 kurwa darmowy. Chyba, żebyśmy jej nie zabili jakimś cudem. No ale to... Mała szansa na to. Dobra, ale zawsze się coś tam wzbogaciliśmy. A pozytywy jak najbardziej widać. Ja myślę, że tutaj warto... O ja pierdolę, proszę, nie zabijaj wszystkich, nie zabijaj wszystkich. Jezus, jak dobrze. 500 punktów trzeba jakoś zdobyć. Kurwa. Nie, ty jesteś ostatni. Ty jesteś ostatni, ziomeczku. Ale gówno! Nie jesteś ostatni. Ty jesteś ostatni, ale ja i tak nie zdążę zarobić na ulepszanie. Zgaduję. Kurwa, może zdążę? Ty! Będę ulepszał! Będę ulepszał. Raz. Dwa. Spierdalamy na górę. Jeszcze ty tutaj? Kurwa, gościu. Kurwa, gościu, lecimy. Na maksa. Ulepszamy auga. I zbieramy na losowanie. Jest, dobra. A gdzie jest losowanie? Losowanie jest po drugiej stronie, ale losowanie jest chyba w takim miejscu, w którym bym nie chciał, żeby losowanie było. Dobra, lecimy, nie możemy się tutaj tak opierdalać.
No wąt ze mnie. No, losowanie jest w takim miejscu, że będziemy musieli iść naokoło. Bo ewentualny nasz, że to powiem, właśnie, no, clutch spot może się pójść jebać, jak pójdziemy wprost. Dobra, mamy ulepszoną broń, zajebiście. Szkoda, że nie mamy PhD, to tu można byłoby fajne dive to prone zrobić z góry. Ale zgaduję, że jeszcze ulepszymy jedną broń. No i tak, jest na dole generalnie nasza skrzynka i moglibyśmy się dostać tam po prostu otwierając te drzwi. Ale wtedy zepsujemy sobie pewne miejsce, pewną kryjówkę. Więc musimy iść naokoło. Musimy teraz zarobić kurwa chyba z 2000 punktów. No więc nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej, no ale mamy tyle dobrego. Jest tyle dobrego, że mamy ulepszony AUG, więc nie będzie. Nie będzie takiej straki, jaka mogłaby być. A, no i teraz jest jakiś inny ten kamień właśnie wyskoczył, więc jakbyśmy chcieli ulepszać drugi raz, no to teraz byśmy musieli szukać następnego kamienia. Chyba, że tamta, no, świątynia jest jeszcze uruchomiona, ale wątpię. Nie wiem, ile mamy czasu na niej. No, hello. Kurwa. No i właśnie Speedcola i PhD nam się tutaj bardzo przydały. Sperków. No ale zanim sperki... No to trzeba byłoby nam wziąć... Oho, lezie. Tam chyba lezie. O kurwa, na pewno lezie któryś z nich. No i chuj, wszedłem do tunelu. Kolega chyba słuchał licencji poetyki. To był pońcy. Dziękuję. Tylko, że tutaj kurwa trzeba uważać na tyły. Dawajcie małpę. Jest małpa. No akurat ja mam amunicji. Zajebiście po prostu. Uff, dobra, mamy ją. Mamy 5000. Mamy kurwa i nie mam. Nie, ale zjebałem. Małpa mi przyjebała. No i teraz to nie dostaniemy za nią nic. Ale zjebałem. Mógłbym ostatniego zostawić, byśmy mieli 5000 rzeczy na własne potrzeby. Not good. Very not good. No dobra, to co mamy teraz do roboty? Musimy jakoś przetrwać tę falę, zostawić ostatnie zombie. Najlepiej kilka, bo jeden tutaj to jest strach. Kurwa, mi się amunicja będzie niedługo kończyła i myślę, że no może być duży problem. O Jezu, jeszcze leci kurwa ten drący mordę. Skurwiel. Ale. Dobrze. Tu leci małpa, tu leci typek. Tu leci Maxammo. Małpa kolejna padła, no kurwa. Jak po tej rundzie pójdziemy losować i nie będzie Shrink Raya za te wszystkie tysiące, jakie my mamy na koncie w tym momencie, ja będę bardzo wkurwiony. Przepraszam na emocje. Że nie zwróciłem uwagi na was, tylko na nich. Nigdy się to nie powtórzy, teraz będę mordował wszystkich porówno. Czy ty jesteś ostatni? Czy jest na to szansa, że ty jesteś ostatni, ziomeczku? Jest duża szansa. No dobra. Czy tak, czy nie, idziemy do tego miejsca. Nawet jeżeli ty nie jesteś ostatni, no to już sobie poradzę z resztą zombiaków w tym małym ciasnym pokoiku, w którym jest teraz zapewne skrzynka. Lecimy. No mam prawie 10 tysięcy. Oczywiście dwa pójdą na drzwi, tysiące. Bo tutaj nie ma. Więc tutaj raz, zaraz kolejny raz pójdzie. Tu mamy PhD. Dobrze wiedzieć. No i tutaj jeszcze drzwi. Dobra. 7 i tam coś z kawałkiem na losowanie. Bardzo dobry los. Bardzo zły los. 5000 punktów na losowanie. Musi się udać. A, no i właśnie, nie chciałem otwierać tamtych drzwi, no wtedy bym musiał otworzyć te drzwi. Jakbym otworzył te drzwi właśnie, no to wtedy zombie by przychodziły z tej strony, a tak to przychodzą stąd,
stąd i stąd. Przy czym bardzo często musimy, jak mamy dużego farta, to bardzo często napalm zombie się respi i respi się tutaj. Kurwa, no cwiece zetki, ale wylecicie w siusiaka. Jak zombie napalm tutaj przychodzimy, go zabijemy, no to on wtedy morduje resztę zombie, więc jest dobry sposób. Tylko że no tu jest bardzo mały teren, żeby się bronić. Więc potrzebujemy mieć jakąś broń, która zabija na hita. Kurwa, ale nie taką. Potrzebujemy mieć JGB z kawałkiem coś tam, coś tam. No kurwa, chcę ten karabin podnieść. Zaraz zostanę bankrutem, a dalej gówno będę miał. Ooo, komando! Komando jest chyba jeszcze lepszy niż AUG. No, dobra, to jest dobra broń, ale no, nadal nie jest broń, która spełnia moje... Ja dostanę dzisiaj pierdolca. Lecimy na górę. Won ode mnie, dobra. Ja podlosuję, ja te dwa razy jeszcze zalosuję, mnie to chuj obchodzi. Ja potrzebuję mieć dobrą broń, tu jest ulepszanie, dobra. No, co jest? O kurwa! Przepraszam najmocniej. Kawusi się napije. O mój Boże, kawa z rana to jest najlepsza rzecz, jaką można sobie przyswoić. Po prostu w siebie, won. Dobra. Te tutaj przejście są zawsze losowo, więc tutaj nie ma jakiejś... aha, czyli musimy zaskoczyć, tak, musimy zaskoczyć na dół, no dobra. No tutaj PhD na tej mapie bardzo się przydaje. Bardzo, bardzo, bo tutaj albo wybuchy od napalm zombie, albo upadki z wysokich... Spierdolenie dostanę zaraz umysłowe! Mamy spike mory swoją drogą, czyli te miny, jakby clay mory normalne, ale z kolcami, dlatego to są spike mory. Zabijają trochę bardziej efektownie. I efektywnie. Proszę. Kurwa maś, no FAMAS jest dobry, ale wy wiecie, że mi nie o FAMASa chodzi tutaj, kurwa. Nie o FAMASa. Dobra, no idziemy dalej w to samo miejsce. Już niedługo zacznie się tam robić strasznie ciężko. Więc trzeba się przygotować, że to nie jest być może zaraz najlepsza opcja, żeby tam iść. Najlepsza opcja to by było mieć właśnie broń, która zabija na hita i iść do tego miejsca, gdzie mieliśmy najpierw skrzynkę. W sensie nie najpierw tutaj... O. Wiecie, że jestem łasy na kasę. Jeżeli ktoś mi mówi, że ja tylko dychę zapłacę, jak zalosuję, no to kurwa lecę. Fire zombie gdzieś tam lezie. Kurwa! Najgorszy shotgun na świecie. Dawaj to! 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 Wypierdalaj ode mnie! Ja idę lesować. Hazard, 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 hazard. Uch, zdążyłem. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, bo jestem w piździe! Co ty? Aaaa! Tak, dawaj, 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 dawaj! Mamy shrink ray! Mamy shrink ray! Won mały kuju. Chuju, kurwa, nie kuju. Co, wypierdalaj! Mamy shrink raya, widzowie. Mamy shrink ray. Kumasz, widzicie? Moje uzależnienie od hazardu wreszcie przynoszą jakiekolwiek korzyści. Muszę zadzwonić do mojej dziewczyny, żeby się nie wyprowadzała. Wiedziałem, że się odkujemy. Wiedziałem, kurwa, wiedziałem. No więc jak mówiłem, 3179 JGB 215. Dlatego tej nazwy nie zapamiętałem. Zbierzmy sobie zombie w grupkę. To wam zaraz pokażę, jak to na nich zadziała. No więc... Zombie generalnie po strzeleniu z tej broni zmieniają się w dzieci, które możemy deptać, więc nie ma lepszej broni. Ja myślę, że czasami niektóre materiały będą dowodem w sądzie. Ojoj. Ulepszenie tej broni po prostu nam daje tyle, że jest bardziej masowy ten laser, co pomniejsza. Działa bardziej masowo, bo tutaj jednym strzałem możemy pomniejszyć chyba z 10 zombie, coś takiego. No, a po ulepszeniu to tam trochę więcej. Dobra, to jest ostatnia runda, którą przeżyjemy w tym miejscu. Pod koniec idziemy ulepszać... no, ten JGB. Shrink ray po prostu. Miejmy nadzieję, że może na jakieś perki zarobimy! Czy ja wszedłem już do tunelu? Chyba jeszcze...
Chyba nie. I idziemy na ostatnią rundę do tego miejsca, w którym mówiłem, że właśnie potrzebny nam jest albo Shrink Ray, albo Raygun. Tam sobie spędzimy ostatnią naszą rundę, bo do 15 gramy jak zawsze. Kurwa! Spierdalać ode mnie dzieciaki. Wypierdalać! To jest bardzo śmieszne, bo za oknem mam widok na przedszkole uniwersyteckie. Więc jak ja czasami mówię coś o mordowaniu dzieci, gdzieś tam w serduszku moja dusza sadysty się śmieje, że o, dokładnie. Idzie tam Fire Zombie, ale no to zanim Fire Zombie do nas dojdzie, to troszeczkę minie. Problem jest taki, że on zabija kurwa połowę ludzi przeznaczonych do zabicia dla mnie. Trzeba teraz mieć kurwa na uwadze ostatniego zombiaka. Ja nie wiem, czy to nie jesteś ty, kochanie, ty jesteś ty chyba. To na... Nie, to nie jesteś ty na pewno. No ale dobra, jak już idziemy... Aha. Jak już idziemy, no to idziemy. Kurwa, tu jest was zdecydowanie więcej niż można byłoby się spodziewać. Dobra, ulepszymy w międzyczasie, w trakcie rundy. Resztę sobie pomordujemy augiem. No i to co nam zostanie... Dawaj. Dobrze. I to, co nam zostanie, to na perki przeznaczymy. Mam nadzieję, że będziemy mogli sobie pozwolić na taką... O kurwa, ile ich tam lezie. Fuck track, Lizar! Idziemy. Dobra. Jak to się nazywa? Fractalaza. A to są chyba ostatnie zombie, co? To raczej nie będzie perka. Kurwa, za około mnie. Nie będzie, no bo najtańszy perk z tych dwóch, które chcę sobie kupić, kosztuje 2000 punktów. Mamy 1100. 1220. Dobra, lecimy w takim razie do tego miejsca. Nie pójdziemy, kurwa, przecież tędy, bo jestem zjebem. Lecimy tutaj. Gdzie on jest? Ty, ja go chyba minąłem, co? Bo ja słyszałem jego krzyk. Dobra, lecimy tam szybciutko. PhD. Lecimy tutaj szybciutko i tą ostatnią naszą rundę postaramy się przeżyć w tym miejscu. I teraz jest o tyle dobrze, że właśnie możemy sobie spokojnie lecieć w kółeczko. Jak zombie nam wyjdą przed nos, a będą często wychodziły, bo tu jest bardzo ciasno. Mordujemy je Fractalizerem. A jak nie, no to wtedy się odwracamy i augiem robimy im szuruburu i diri diri łohoho. Czyli mordujemy skurwysynów, innymi słowy. To była po prostu gwara warmińska. Co? Dzieci mnie pokonały! Ja pierdolę! Pomyślcie sobie, jak polski YouTube by ładnie wyglądał, gdyby to była prawda. Dobra, rzucaj tym gównem. Tu idzie zombie ten skurwol. Kurwa, małpa mnie goni! Ty chuju! Dobra. Mamy przejebane. Jeżeli realnie myślimy o przeżyciu tej rundy, to mamy przejebane. Przejebane Banger Alert. No, ja zaryzykuję stwierdzenie, że przydałoby nam się jeszcze przeżyć do końca tę rundę. No! O kurwa! Ty, niby postać wgrzepił, ale to ja się zakrztusiłem. Mamy kabum! Czy mi się opłaca to kupować? Jestem jebanym gniuszem. Przeżyłem rundę umierając, kurwa. Dobra, kochani, to by było na tyle. Ja jestem gotowy na poniesienie śmierci. A powiem wam więcej, mogę się nawet spalować. No jak widzicie, to nam za dużo nie zabiera HP, ale zombie przynajmniej tutaj się zajdą. No i co, zostaje nam mapa Moon i remastery. Remastery, czyli cztery oryginalne mapy z oryginalnej gry. Z oryginalnego gówna. Weź tu, umieraj. Dobra. I to było tyle. No kurwa, musiałem strzelić. Przepraszam najmocniej. Nie! Znowu dzieci mnie pokonały. Kochani, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się za tydzień na mapie Moon. Trzymajcie się i cześć.